Dzień dobry! Velocity Based Training staje się coraz bardziej popularny, dlatego przedstawię Wam na czym on polega oraz zapoznam Was z obsługą urządzenia Tendo Unit. Velocity Based Training jest to trening oparty na prędkości pokonywanego obciążenia zewnętrznego podczas ćwiczeń oporowych czyli np. prędkość, z jaką przemieszcza się sztanga podczas wyciskania leżąc, czy też przysiadów. Dzięki wykonanym pomiarom prędkości. Można określić, czy zaplanowane obciążenia są odpowiednie, co pozwala na szybką optymalizację treningu. Do pomiaru prędkości możemy wykorzystać urządzenie Tendo Unit. Tendo Unit składa się z czujnika z wysuwaną linką oraz mikrokomputera. Urządzenie pozwala nam na wykonanie pomiarów takich jak średnia moc, średnia moc części zakresu ruchu, który możemy dowolnie ustawić, moc szczytowa, średnia prędkość, szczytowa prędkość oraz szczytowa wartość siły. Przed przystąpieniem do pomiarów należy prawidłowo ustawić mikrokomputer. Aby wejść do menu ustawień, przytrzymujemy przycisk Setup. Po menu ustawień poruszamy się strzałkami, a wybór zatwierdzamy przyciskiem Setup. W mikrokomputerze należy wprowadzić następujące dane: wielkość oporu zewnętrznego, tryb Velocity-based training. Zakres ruchu, powyżej którego urządzenie wykona pomiar. Procentową wartość prędkości po przekroczeniu, której urządzenie powiadomi nas sygnałem dźwiękowym, że ćwiczenie zostało wykonane za szybko. Procentową wartość prędkości, poniżej której urządzenie powiadomi nas sygnałem dźwiękowym, że ćwiczenie zostało wykonane zbyt wolno. Procentowy zakres ruchu w celu pomiaru średniej i szczytowej mocy części zakresu ruchu. Czas przerwy oraz czy chcemy wykonać pomiar pracy ekscentrycznej. Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem Reset. Przed przystąpieniem do ćwiczenia czujnik należy ustawić na podłożu, a następnie wysuwaną linkę umocować rzepem do ciężaru. Na mikrokomputerze strzałkami ustawić zaplanowaną prędkość. Podczas wykonywania ćwiczenia urządzenie powiadomi nas sygnałem dźwiękowym, jeżeli ćwiczenie wykonywane jest zbyt wolno bądź za szybko. Po wykonanym ćwiczeniu możemy sprawdzić osiągnięte wyniki. W celu usunięcia wyników klikamy przycisk Reset.